Sushi, miałem bardzo nieprzyjemną sytuację. Mój ojciec znowu po pijanemu bił matkę. Tak się zdenerwowałem, że go prawie zaatakowałem, ale w końcu się powstrzymałem i zrozumiałem, że nie tędy droga. W sumie to nie rozumiem, czemu się nie rozwiodą. Nie rozumiem, czemu w tym tkwią. Yoshi, jakby ojciec znowu bił mamę, to można to gdzieś zgłosić? Czy można go wysłać na przymusowy odwyk? Czy wiesz coś na ten temat? Więc może od końca. Nie wiem, czy obecnie funkcjonuje coś takiego jak przymusowy odwyk. Natomiast oczywiście, gdyby taka sytuacja się działa, że w ogóle widzisz, że jest agresja osoby pijanej w stosunku do drugiej osoby, to dzieje się w rodzinie, gdzieś w pomieszczeniu zamkniętym, jak najbardziej nie należy tego tolerować, ani nie należy tego trzymać w tajemnicy. Tutaj się pytasz, czy nawet, prawda, piszesz, że się tak zdenerwowałeś, że go prawie zaatakowałeś, ale w końcu się powstrzymałem. Nie chodzi o to, aby agresją wystąpić przeciwko agresji. Oczywiście możesz użyć siły, jak najbardziej masz prawo do tego użyć siły, nie wkładając w to agresji. Możesz użyć siły, żeby powstrzymać po prostu tą agresję przeciwko tej osobie, która się nie może obronić. Jeśli możesz to zrobić, to oczywiście należy to zrobić, nie wkładając w to agresji. Najlepiej taką osobę obezwładnić. I oczywiście, no właśnie, to jest takie przekonanie, że nie powinno się takich rzeczy nigdzie zgłaszać, że brudy się pierze w domu, że to jest taka tajemnica rodzinna. Ale musisz zrozumieć, że to jest choroba alkoholowa. W ten sposób nie pomoże się temu człowiekowi ani tej rodzinie. Przede wszystkim, jeśli jest ktoś, kto jest chory w domu na chorobę alkoholową, jeśli jest alkoholikiem, to cała rodzina jest współuzależniona. I najlepiej jest zacząć paradoksalnie od rodziny, nie od samej osoby, która jest chora. Bo rodzina powinna najpierw nauczyć się, jak z taką osobą postępować. To rodzina powinna pójść na terapię, są odpowiednie grupy wsparcia, ludzi, którzy się spotykają. To wszystko możesz znaleźć w internecie, gdzie tacy ludzie się spotykają. Są dorosłe dzieci alkoholików, są anonimowi alkoholicy, są przenajróżniejsze grupy wsparcia dla takich osób. Też są terapie i to jest bardzo ważne, bo na takiej terapii czy na takich grupach dowiadujesz się, jak z taką chorą osobą postępować, bo to jest bardzo ważna rzecz. W naszym społeczeństwie, w naszej kulturze nauczyliśmy się taką osobę chronić. Jeśli załóżmy, tata jest pijany, to dzieci schodzą mu z drogi, mama często dzwoni do pracy, że on jest chory, że nie może przyjść. W jakiś sposób mu się pomaga w tym, żeby on nie doświadczył tej sytuacji. Natomiast jeśli on nie doświadczy boleśnie tej sytuacji, to on nie będzie miał najprawdopodobniej ochoty do tego, żeby coś z sobą zrobić. I tu jest ten problem, że żeby osoba, która jest uzależniona silnie od środka zmieniającego świadomość, żeby ona coś mogła z tym zrobić, to ona przede wszystkim musi tego chcieć. A może tylko wtedy chcieć, kiedy zacznie ją ta sytuacja boleć. Dlatego
No, wśród anonimowych alkoholików nazywa się to twardą miłością. Kiedy dzwoni się w takich sytuacjach po prostu na policję, kiedy takie rzeczy się zgłasza, kiedy ta osoba doświadcza tego, że żona nie dzwoni do pracy i ten człowiek ma nieusprawiedliwioną nieobecność, kiedy musi przejść przez te wszystkie trudy sam, kiedy tego doświadcza, u anonimowych alkoholików nazywa się to osiąganiem dna. Jeśli ta osoba chora na uzależnienie, jeśli ona tego doświadcza, dopiero wtedy wytwarza się ten potencjał do tego, żeby ona coś chciała w ogóle z sobą zrobić. I tu jest początek dopiero jej drogi, kiedy ona sobie uświadamia, że jest źle, że ma problemy, że weszła w różne konflikty, że nie daje sobie rady z rzeczywistością i że no, to jest taki moment, w którym traci komfort picia. Kiedy dalej pije, najczęściej dalej pije, ale nie pije już, że się tak wyrażę, z uśmiechem w sercu. Kiedy po prostu odchodzi ten komfort picia i kiedy przychodzi taka samoświadomość, samoocena, że coś jest nie tak, ta osoba już wie, że ma jakiś problem. Potem jest następny etap, kiedy tak dopieka jej ta sytuacja, że ona coś chce robić z tym. Kolejne etapy, żeby się przełamywać, żeby gdzieś zgłosiła się, w tym można pomóc, podając adresy, ale nie nadskakując. Ta osoba musi dojrzeć do tego. I tu jest jak gdyby największy problem, że w takiej rodzinie tak naprawdę wszyscy są chorzy i chory człowiek choremu nie pomoże. Więc paradoksalnie to leczenie powinno się zacząć od rodziny, a dopiero jak rodzina będzie wiedziała, jakimi narzędziami z taką osobą ma postępować, dopiero będzie można jej pomóc. Ta pomoc, tak jak powiedziałem, ona najczęściej nie jest dla tej osoby miła. To jest jak operacja. Chirurg, no, jak operuje, to też musi przekroić skórę i no, używa różnych wierteł i narzędzi. Fajnie, kiedy to się dzieje w narkozie i taką narkozą dla tej osoby są różnego rodzaju terapie, czy nie wiem, spotkania anonimowych alkoholików, ale ta osoba musi po prostu sama tego chcieć, sama musi do tego dojrzeć. Także początek jest taki, żeby rodzina najpierw zadbała o siebie, zebrała narzędzia do pracy z tą osobą. I tak jak tutaj piszesz, no, to są straszne słowa dla osób, które pierwszy raz coś takiego słyszą, nie? Ale ja często chodzę na meetingi, słyszę o takich zdarzeniach, więc dla mnie to nie jest nic nowego. Mój ojciec znowu po pijanemu bił matkę. Tak, jak najbardziej. Jeśli jesteś fizycznie zdolny, to powstrzymać, pomóc mamie, ale bez agresji. I zgłosić, nie trzymać w tajemnicy. Zgłosić, że coś takiego się dzieje, ale najlepiej, najlepiej zacząć od siebie. Pójść samemu do terapeuty, zgłosić się do. No, jest tyle ośrodków. Teraz, jeszcze przed 20, 30 laty, to był naprawdę problem. Ale teraz jest tak dużo ośrodków, i NFZ-owskich, i prywatnych, i grup samowsparcia, że naprawdę można w internecie znaleźć. Nawet w najmniejszych miejscowościach w Polsce można znaleźć bardzo dużo pomocy. Także
Zaczynamy od siebie samych. Najpierw siebie musimy uzdrowić, aby potem móc pomóc drugiej osobie. Tak samo jak w samolocie. Jak coś złego się dzieje i wypadają te maseczki tlenowe. Stewardesa o tym mówi na początku, zawsze jak pasażerowie wsiadają przed lotem, że mama najpierw musi sobie nałożyć maseczkę tlenową, a dopiero potem dziecku. Bo ona najpierw o siebie musi zadbać, żeby móc pomagać, nie? Dlatego ty musisz najpierw o siebie zadbać. Najpierw ty musisz się dowiedzieć dokładnie, co w tobie jest, bo jesteś współuzależniony, będąc w takiej rodzinie, mieszkając z taką osobą, będąc w tych kontaktach, jesteś osobą współuzależnioną. To jest pierwsza sprawa, że masz na pewno na tym gruncie różnego rodzaju problemy z sobą. Drugą sprawą jest to, że dostajesz wtedy narzędzia do tego, jak z tą osobą chorą na, w tym przypadku alkoholizm, jak z taką osobą postępować. A dopiero potem może się odbyć jakakolwiek pomoc. Z fartem, kochani.